Witam Państwa serdecznie, nazywam się Przemysław Kozek, jestem historykiem i płatnerzem, można powiedzieć amatorem i równocześnie autorem zbroi, którą tutaj możemy zobaczyć. Zbroja, którą widzimy, która stoi obok mnie, oczywiście jest to zbroja wykonana w całości ręcznie, wykonana technikami, można powiedzieć, niemalże w 100% zgodnymi z tradycyjnym rzemiosłem płatnerskim. Wzorowuje ona jak gdyby zbroje oryginalne pochodzące z przełomu wieku XIV i XV. Autorzy projektu, czyli jak gdyby pracownicy Muzeum w Ciełuszkowicach, Muzeum Przewodniczego w Ciełuszkowicach, zwrócili się do mnie z prośbą o wykonanie repliki uzbrojenia dla rycerza, który będzie pracował w tej zbroi, czy też w tej zbroi się przechadzał po skamieniałym mieście. Nie jest to taka w 100% w pełni replika historyczna, ponieważ musieliśmy wprowadzić pewne ulepszenia, czy też takie powiedzielibyśmy ułatwienia dla człowieka, który będzie w niej pracował. Nie jest tak bardzo ciężka i tak wykonana z tak grubej stali, jakie wykonywane oryginalne uzbrojenie ochronne, które musiało przede wszystkim chronić rycerza, zatem musiało być wykonane w sposób taki, wykonane z blachy bardzo grubej, z materiału grubego, twardego, odpowiednio przygotowanego. Tutaj mogliśmy sobie pozwolić na zastosowanie troszkę cieńszego materiału, co zmniejszyło wagę zbroi. Tak naprawdę w tym okresie zbroja była rzeczą dość indywidualną. To uzbrojenie zamawiane było na potrzeby konkretnego rycerza, dlatego też jego wygląd, jego dobór jak gdyby poszczególnych elementów tego uzbrojenia zależał i jak gdyby wynikał z indywidualnych potrzeb zamawiającego. Dlatego też kompilacja poszczególnych elementów jest dość dowolna. W tym przypadku mamy chociażby hełm w stylu tak zwany psi pysk. Jest to hełm taki z przełomu właśnie XIV-XV wieku. Jest to hełm w formie przyłbicy, czyli przyłbica to oczywiście dzisiaj w potocznym rozumieniu uważamy za element osłony twarzy, natomiast tak naprawdę przyłbicą nazywamy cały hełm z osłoną twarzy. W tym przypadku mamy właśnie tą osłonę w stylu, w typie psi pysk. Ona jest tu otwierana, można sobie to zobaczyć. Ona sobie w ten sposób pracuje. Gdybyśmy ten element ściągnęli, co jest oczywiście możliwe, ponieważ on tu jest na specjalnych zawiasach, które można usunąć, gdybyśmy ten element ściągnęli, powstaje nam taki hełm lżejszego typu, tak zwana salada, czy też łebka. Pozostałe elementy jak gdyby uzbrojenia to napierśnik i naplecznik tej zbroi, które tworzą tak zwany kirys właśnie, czyli osłonę jak gdyby tułowia, czyli ten podstawowy element ochronny, który chroni zdrowie i życie rycerza, oraz naramienniki, ewentualnie jeszcze karwasze, czy też elementy rękawicy, prawda, zbrojnikowej, która chroniła dłonie i przedramiona rycerza. Zbroja datowana jest, tak jak wspomniałem, na przełom XIV i XV wieku. Z czego to wynika? Otóż zwracając się do mnie, autorzy projektu poprosili mnie o wykonanie zbroi, która będzie adekwatna także do herbu, jak gdyby pod względem przynajmniej historycznym, prawda, pod względem chronologicznym, będzie adekwatna do herbu, który odkryto paręnaście lat temu. W ramach prac konserwatorskich, konserwatora zabytków, odnaleziono prawdziwy, prawdopodobnie i ten oryginalny jak gdyby herb miasta Ciełuszkowice, pochodzący właśnie z przełomu XIV i XV wieku, umieszczony na jednej z map rozwoju ówczesnego miasteczka. Herb, który tu widzimy, to jest tak zwany półgryfa. Jest to w moim przypadku został on wykonany. Nie wiemy dokładnie jakiego on był koloru, ale przypuszczalnie był on właśnie w kolorze złotym. Dlatego też taki wybraliśmy tutaj materiał. Jest to herb repusowany i oczywiście nabity w odpowiedni sposób na tarczę tego rycerza. Znajdujemy się na terenie skamieniałego miasta w Ciełuszkowicach, gdzie na turystów czeka nietypowa atrakcja, a mianowicie czarownica i rycerz. No właśnie, skąd wziął się pomysł i dlaczego akurat te dwie postacie? My tutaj jesteśmy z projektu Unikalne walory Doliny Rzeki Białej, wartością społeczną i ekonomiczną regionu i właśnie w ramach tego projektu zostało tutaj takie stanowisko założone, na której są dwie postacie, czarownica i rycerz. A dlaczego? Czarownica, ponieważ jest to taki symbol skamieniałego miasta. Mniej więcej w tamtym kierunku znajduje się skała, która właśnie ma nos podobny do czarownicy i dlatego tak została nazwana. Natomiast dlaczego rycerz? Zapytajmy może rycerza. Dlatego rycerz, że rycerz ciężko założył Ciełuszkowicę. Jak napisał Feliks Piasecki, w 1861 roku ucichła wrzawa i straże ustały. Na szczytach góry stanął zamek świeży. Wysokie ściany przegląda w szkle białej, a grzbiet ogromny dumnie w niebo jeży. Tu kręte wiją się ulice i świątyń pańskich połyskują szczyty. Gród ten obronny zwie się Ciełuszkowice, a w grodzie mieszka rycerz znakomity. Czyli tutaj mówimy o tym rycerzu znakomitym, prawda, który założył te Ciełuszkowice. Był to rycerz ciężko, dlatego właśnie rycerz w skamieniałym mieście. Właśnie, a co tutaj możemy usłyszeć? O czym opowiadacie?
Turyści przede wszystkim zwiedzając skamieniałe miasto oczekują informacji o skamieniałym mieście, o tym, co ciekawego w okolicy, o Dolinie Rzeki Białej, o tych skałach, o legendach. Oprowadzamy również wycieczki jako przewodnicy. Ludzie oczekują z jednej strony informacji praktycznych, wiedzy geologicznej, ale oczekują również właśnie legend. Oczekują, chcę wiedzieć tak naprawdę, skąd te skały się wzięły. Oprócz ciekawych opowieści i legend, macie tutaj również swoje stanowisko. Czy możecie przybliżyć, jak turyści z niego mogą skorzystać? Korzystają między innymi z makiety, którą mamy tutaj przed sobą. Makieta jest dla nich dużym ułatwieniem, ponieważ mogą wyobrazić sobie, jak dokładnie wygląda skamieniałe miasto, czy ta trasa nie jest za trudna, jak biegnie szlak niebieski, który przechodzi przez rezerwat. A więc właśnie tutaj jesteśmy na początku naszej drogi, przy restauracji pod Grunwaldem, przy barze pod Grunwaldem, Grunwald i później szlakiem. Tutaj mamy warownię, mamy grupę borsuka, mamy pustelnię i na samym szczycie skałka z krzyżem, ośrodek rekolekcyjny również po lewej stronie. Polana i dalej jeszcze pokazujemy, gdzie jest wąwóz wodospad, gdzie jest wąwóz czarownic. Dlatego, że ludzie bardzo często nie wiedzą o jego istnieniu. A kiedy zobaczą spoglądą na tą makietę, od razu widzą, o, jest wodospad, no to może byśmy tam poszli. I bardzo często właśnie z tej makiety korzystają, spoglądają na wodospad i po prostu w tym momencie decydują, że jednak pójdą do końca. Tutaj urozmaicić zwiedzanie skamieniałego miasta, przygotowaliśmy kilka zabaw. Jedną z nich są na przykład puzzle. Kiedy dzieci przechodzą całe skamieniałe miasto, później tak jakby sprawdzamy, czy dobrze uważali na drodze, dajemy im takie puzzle do układania i tutaj mogą właśnie sobie ułożyć całą mapę skamieniałego miasta. Mamy też taki labirynt. W labiryncie mieszka nietoperz, który musi wydostać się z tego labiryntu. Poruszanie bardzo proste za pomocą magnesu. Nietoperz się porusza i tutaj właśnie robimy zawody, kto szybciej wyprowadzi nietoperza z labiryntu. I też tutaj taka zabawa, nazywa się samotny nietoperz. Chodzi w niej o to, że trzeba tak skuć tutaj te pionki, żeby nietoperz został sam. A cóż to za ciekawa atrakcja właśnie tutaj w tej skale? No właśnie tutaj znajduje się tajemnicza szczelina. Tutaj jest do niej wejście. Tajemnicza szczelina, ponieważ dawniej, według legendy, były w niej ukryte skarby. Skała, pod którą teraz jesteśmy, nazywa się teraz Grunwald. Tu można popatrzeć, po lewej stronie mamy takie dwa nagie miecze. Natomiast wcześniej ta skała nazywała się Piekło, ponieważ tutaj, według legendy, były ukryte skarby, do których szczelina otwierała się raz do roku. No i kto wtedy był zbyt chciwy, mógł do tej szczeliny wpaść i po prostu pogrążyć się w piekle. I stąd taka nazwa. Natomiast sama szczelina jest bardzo dużą atrakcją turystyczną dla dzieci. Kiedy mamy właśnie tutaj grupy dzieciaków, przyprowadzamy je do tej szczeliny, one tą szczeliną mogą się przecisnąć, wyjść sobie drugą stroną i to jest naprawdę dla nich bardzo ciekawa atrakcja. Skąd Państwo tutaj przyjechali? Z Wolicy Piaskowej koło Sędziszowa Małopolskiego. Co Państwa skłoniło właśnie, aby tutaj przyjechać do skamieniałego miasta? Przede wszystkim pogoda. Wybraliśmy się z dziećmi, żeby jeszcze wykorzystać ostatnie dni ciepła, można tak powiedzieć, i pokazać dzieciom to, co mamy niedaleko, można powiedzieć, nas, że nie musimy jechać na drugi koniec Polski, tylko tak, można powiedzieć, w prostej linii od nas można zobaczyć coś ciekawego i przede wszystkim troszkę dojrze pospacerować, ale i poćwiczyć, bo jest dość stromo. Byliśmy tutaj 3 lata temu i dzieci bardzo się dzieciom spodobało, więc postanowiliśmy się jeszcze raz wybrać. No, polecamy to miejsce wszystkim znajomym, bo naprawdę jest bardzo fajnie, naprawdę. Można tu miło spędzić czas. Przy tak pięknej pogodzie nie warto siedzieć w domu. A czy z daleka Państwo są? No, z okolic Krzeszowic. To jest Wola Filipowska. Niedaleko też mamy ładne okolice, ruiny Zamku Tańczyńskich, no ale tutaj więcej ruchu. Dzieci lubią chodzić po skałkach, a szczególnie córka. W jakich dniach i godzinach można Was tutaj spotkać? W ramach tego projektu jesteśmy czwartek, piątek, sobota, niedziela. Tak to wyglądało w ciągu miesiący lipiec, sierpień, wrzesień. Teraz w październiku mamy takie od 10 do 16 takie przez 2 weekendy takie stoiska
Więc w tych godzinach, a tak poza tym w ciągu roku można kontaktować się właśnie z Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, poprosić o przewodnika. Można skontaktować się przez ciężkowice.pl, przez muzeum właśnie w Ciężkowicach, przez unikalne walory rzeki Białej, przez skamieniałe miasto.pl. No i wtedy można wynająć przewodnika po skamieniałym mieście. No i wyruszyć podróż przez ten rezerwat. Dziękuję serdecznie w takim razie za rozmowę, a nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa tutaj właśnie do Ciężkowic, do skamieniałego miasta, bo naprawdę warto.